Chuck'n pisze esej. Tak. Dzień 31. Drogi pamiętniczku. Drugi pamiętniku. Gram z debilami w Paweł Party. To tak jak pamiętam 10 lat temu w telewizji były te, że pamiętniczki można było kupić z długopisikami z latareczką, co tuż był tylko widoczny przez latareczkę. Mhm. No to takie Chuck'n pewnie ma. Dobra. Vlogi pamiętniczku. Dzisiaj nagrałem sobie 4 odcinki z gier z moimi kumplami. Było prześwietnie. Moimi kolegami. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień też tak będzie wyglądał. Dziś zyskałem 2 subskryberów. Dziś zarobiłem na filmach 50 zł. 5 groszy. 5 groszy. Jest. Chuck'n! 5 polskich groszy. Przestań pisać. Mam nadzieję, że jutro zarobię przynajmniej 8. Na chleb. Na kajzerkę. Na 7 Daysa. Drogi pamiętniczku, dzisiaj się nie wyspałem. Dzisiaj miałem wielką sraczkę. Mam nadzieję, że jutro takiej nie będę miał. Ciekawe, co małe dziewczynki pisały w tych pamiętniczkach. Albo piszą. Dalej się pisze. Kurde, ja napiszę. Drogi pamiętniczku, dzisiaj to zwaliłem. Było przefajnie. Dzisiaj zrobiłem 5-centymetrową kupę. O Jezu. Koloru szarego. Drogi pamiętniczku, dzisiaj zrobiłem wielką srakę, że była taka gęsta. Okej. Okay. Jesteście jebnięci. Witamy. Była dosyć ciekłej konsystencji. Ciekły. Wiecie, że jeszcze nagrywam? Ojej! O Jezu! To ja się idę zespać. Gdzie jest U? O, dobra, weź ze sobą słuchawki. Chuck'n, myślisz, że będzie tam pisał teraz pamiętniczek? Tak. I masz słyszeć! Drogi pamiętniczku, właśnie robię sobie kupę. Jeszcze mnie troszkę ciśnie. Drogi pamiętniczku, właśnie opuściłem deskę na kipę. Jutro muszę pójść do Polo Market po papier toaletowy. Drogi pamiętniczku, po zrobieniu kupy nie umyłem rąk. Właśnie obsrałem kibel, nie mam do niego szczotki. Muszę iść do Carrefoura i ją kupić. Do zębów. Ale to dopiero jutro. Zdążę wyschnąć. Trzeba naszczać, żeby to się odkleiło. Tak. Chuck'n! I on jeszcze tego niku nie zmienił. Ile można zmieniać nick? Chuck'n poszedł srać. Aha. Drogi pamiętniczku, próbowałem sobie zmienić nick, jednakże zachciało mi się srać. Strasznie mnie zaczęły boleć zwieracze. Jelito grube po prostu już nie wytrzymywało. Jutro idę do apteki po pielutomaj. Jutro idę do apteki po czopki. Korek do dupy. Drogi pamiętniczku, ostatnio miałem problemy ze sraniem, dlatego żeby zapobiec dalszemu sraniu kupiłem sobie korek analny. Ty to sobie kup cyjanek lepiej. Cyjanek. Podczas cyjanku.